Hej, witajcie w drugiej części. Zabieramy się dalej za pracę. I pokażę Wam tylko tutaj, co podokładałam jeszcze, bo przeglądałam sobie później ten album i stwierdziłam, że coś podokładam jeszcze. Tu dołożyłam taki pasek, żeby był podobny. Tutaj troszeczkę trochę się, wiecie, podobieństwo zawiązało, więc tutaj mam taki paseczek, taki banerek jak to. Tutaj na razie włożyłam te dwa, są te dwa tagi, ale wkleiłam w nie kwiatki, żeby te kwiatki też były takim metowym przewodnim, żeby ta strona nie była taka pusta. I podkleiłam, nie wiem czy to zrobiłam już też bez Was, podkleiłam tutaj jeszcze ten kolor, żeby też tutaj powiązać te dwie. Potem w ogóle zauważyłam, że ta paczuszka tutaj jest też zrobiona z tego samego, także fajnie. Tu na razie kwiata nie dałam, zobaczymy później, może coś się później tutaj urodzi. To bez zmian. Tutaj jednak zabrałam tą choinkę, bo jednak mi się nie podobała finalnie. Natomiast tutaj też, żeby jakby trochę tak połączyć te dwie strony, to dołożyłam, podkleiłam jednego taga, który jest tutaj z napisem. Podkleiłam go taką samą, takim samym papierem. A tutaj chyba nawet też podkleiłam to, bo na początku to jeszcze to było wsadzone w ten sposób, ale potem wymyśliłam taki clips. To jest normalnie na spinaczu. On jest taki, wiecie, prototyp, że tak powiem. Przeszyłam go za późno, bo powinnam przyszyć na początku, ale potem widzicie, to szywacie jest tutaj, gdybym ja przyszyła najpierw, to czarne byłoby lepiej, ale o tym szyciu pomyślałam dopiero później. I zrobiłam taką ozdobę. Więc będę robiła następną taką ozdobę, taką, żeby tutaj było miejsce na zdjęcie. Już wiem nawet, jak to zrobię. Także tu będzie miejsce na zdjęcie, albo jakiś opis, albo coś. Ewentualnie taka, jak ta zostanie, zobaczymy. W każdym razie tu się tutaj wczepia w tą kieszeń i przez to też troszkę ten kolor tutaj się powtarza i jest fajowo. Teraz robimy te dwie strony. I teraz tak, już sobie wybrałam stronę tutaj tą czerwoną. Na prawą wytnę, tylko że ją teraz dobrze wykrajam, bo tutaj jeszcze muszę ją troszkę pomniejszyć. Chyba powinno być już teraz ok. Tutaj przykleimy sobie taki kolor, bo słuchajcie, udało mi się dorwać dodatki. Ostatnio w Tuesday Morning byłam znowu i udało mi się dostać dodatki do tego Glam, do tej kolekcji Glam. I już sobie oddzieliłam tutaj te dodatki, które raczej by mi nie pasowały, są takie bardziej letnie i właśnie kobiece, ale nie za bardzo świąteczne. I wzięłam tutaj z prawej strony, sobie odłożyłam te, które by mi się tu przydały. I nawet mam tą kobietkę, nie muszę jej za bardzo wycinać znikąd. I właśnie tutaj jest taki fajny też tab. Więc tutaj zrobimy kieszeń, a tutaj zrobimy jakieś tagi właśnie wyciągane. To musi być jakaś mała, żebym ja miała jak tu wyciągnąć. Więc zaraz sobie myślimy to, także przyklejam te dwie rzeczy i pokombinuję jaką matę i będziemy robić dalej. Trochę się pogrzebałam w tych moich rzeczach i słuchajcie, wymyśliłam tak. Tutaj przykleimy sobie tą właśnie matę, tylko gdzie ja mam distress, nie pomyślałam o distressie jeszcze. Mocny distress, bo tu jest czerwień, ona jest, wiecie, dość intensywna i tutaj ledwo co będzie widać ten distress, ale ciutkę to widać, chociaż tak mi się wydaje, że tego tu nie widać, że widać, ale dobra. Także przyklejamy sobie tutaj tą lewą stronę i jak przykleimy, już sobie wycięłam maty, natomiast na prawej stronie zrobimy właśnie też matę w kieszeni, ale taką właśnie na zdjęcie, a nie na jakiś tam, wiecie, opis. Tylko przygotowano właśnie 3x4. I do tej maty przyczepimy właśnie ten. Ona jest troszeczkę większa, bo zobaczcie, tutaj sobie wycięłam mapę, Boże, matę 3x4. Ona wygląda tak. I ponieważ tutaj są te ładne, w ogóle my ją chyba podniesiemy trochę podniesiemy ją troszkę wyżej. I tutaj włożymy, teraz nie wiem czy pod nią, być może pod nią włożymy te kwiatki. Może tak nie całkiem, o tak, to będzie coś takiego. Ups, o coś takiego. I teraz na prawej stronie, oczywiście tutaj wepchnę też trochę tego.
tutaj, żeby było, żeby się to ładnie też odbiło prawa z lewej, lewą. A tutaj myślałam, żeby właśnie walnąć te kwiaty i na tych kwiatach coś bym musiała świątecznego jeszcze odgrzebać i coś tu przyczepić, więc nie mam jeszcze pomysłu, ale za chwilę będę miała pomysł. I teraz ta prawa mata, która będzie tu w tej kieszeni, ona jest troszkę szersza niż ta, bo właśnie do niej przyczepimy sobie to trzymadełko, ale żeby tak nie było, wiecie, tu jak będzie zdjęcie, to będzie taki pusty pasek, to ja po prostu przyczepię tutaj do tego też taki kolor troszkę podobny. O, to będzie coś takiego. O, i ją tak tu wsuniemy. Taki mam pomysł, aczkolwiek tu będzie czerwone stuło, więc nie wiem, czy to nie będzie wszystko się zlewało. Będzie się zlewało. Muszę wymienić to na inny kolor. Mam inne kolory, bo tutaj były trzy kolory, więc zaraz sprawdzę. O, mamy różową. I to będzie ekstra, bo będzie się komponowała bardziej z tymi tutaj kwiatami. Tak, tak to chyba zrobimy. Najpierw chyba, wiecie co, wróciłam już od niego. Nie wiem, co mu się dzieje, mam nadzieję, że nic wielkiego. Nie mogę ozdobić kieszeni, dopóki nie zdecyduję, co jest w kieszeni, wiecie? Jako że ja mam dużo zdjęć pionowych tutaj w tym momencie, chciałabym tu matę tu włożyć i chciałabym, żeby ona była pozioma. I teraz zrobię tak, że ponieważ tego nie będę używać, bo nie użyłam tego kawałka, więc ja tu skorzystam z tego paska. Kurze, szkoda, że tu jest... Dobra, wytnę tutaj, bo to mam taki mały kawałeczek, wiecie, od bloczka. A wolałabym, żeby on jednak był chyba bardziej taki kropkowaty. Więc ja sobie tu na boczku przytnę tak. Przytnę i teraz wytnę sobie po prostu pasek. O, nie jest to proste, bo to już jest taki wąziutki pasek. Ale myślę, że mi się uda. Okej. Spróbujmy. Staram się nie uderzyć w ten. Co się dzieje w ogóle? O. To byłoby tak. I teraz teoretycznie mogłabym nawet czerwony tu użyć. Bo ten to mi to nie będzie pasował. Holender, no nie wiem, słuchajcie, nie wiem po prostu, czy ten, czy jednak teraz tym. Jednak powinnam wykończyć tym. This is so hard. Kurde, no nie wiem, w ogóle to najchętniej mi to przykryła w ogóle tak. Żeby to tak zrobić i tylko wystawić tylko ten czerwone dzędzełko albo to różowe dzędzełko. Okej, dobra, trudno. Nie będziemy się tutaj nie wiadomo jak pierdzielić z tym, więc tak, to naklejam i na to nakleję to czerwone. Z nadzieją, że właśnie tak chcę i tak właśnie będzie dobrze. Żeby nie było za różowo, za czerwono, a tutaj trochę tego różu jest, także... No trudno, czasem tak mam, że po prostu kleję, a potem się zastanawiam, czy jest dobrze i potem ewentualnie naprawiam, jeżeli uznaję, że jest źle. I tutaj też muszę nakleić. Nie wiem, czy wy też tak macie. Albo czasem mam tak, że na przykład robię coś i myślę sobie, ale dałam dupy. A potem się okazuje, że kurde, zaczyna mi się to podobać, więc to jest dziwne i czasem tak jest. Dobra, muszę teraz zobaczyć, czy to jest równe. Czy ty jesteś równo? Mam nadzieję. Klej mi wylazi. Dobra, muszę sobie teraz tylko to jeszcze porządnie tak przycisnąć. Dobra, mam to. Teraz odmierzę sobie ten kawałek, żeby troszkę ramki tu było, ale niewiele. Czyli gdzieś tu. I przytnę sobie teraz. O, dobra. I przyklejamy to. Nie mam tu, słuchajcie, żadnego już dziurkacza, bo już jedyny dziurkacz, który miałam, wysłałam do Polski, bo musieliśmy już część rzeczy wysłać, bo... A czy ja w ogóle nie wzięłam zły ten? Wzięłam, przecież ja miałam ten przykleić, a nie ten. Co ja robię w ogóle? Dobrze, że się zorientowałam, bo mi się zdjęcie nie zmieściło. Więc, co ja chciałam powiedzieć, że wysłaliśmy już część rzeczy. Dlatego
Już odesłałam takie cięższe rzeczy, które miałam, między innymi właśnie dziurkacze, krokodyla i tak dalej. Więc muszę sobie teraz sprawić jakieś dziurkacze jeszcze, bo też z tym zamiarem wysłałam tamte, żeby sobie wziąć jeszcze jeden stąd. Wezmę sobie chyba jeden Marty, który mi się podoba. Nie wiem, czy on będzie w Polsce, czy nie. W każdym razie, gdybym miała tutaj dziurkacz, to bym troszkę tutaj dziurkaczami jeszcze pograła pewnie. Brzegowymi, ale że nie mam, to musi być wszystko proste. Teraz muszę sobie odstawić ten album, żeby trochę przycisnąć tutaj ten pasek. O. Ponieważ tak jak mówię, no ten klej jest taki, że on troszkę dłużej trzyma i trzeba być troszkę bardziej uważnym. Ok, matę oczywiście możemy przyciemnić, bo tutaj jakże o inaczej. Ok. Jak będzie zdjęcie, to ta mata jest sobie sztywniejsza, to jest bardzo delikatny, ten papier jest bardzo delikatny. I musimy powtórzyć z drugiej strony też, ten sam patent, więc za chwilę wezmę drugi kawałek tego czerwonego, który właśnie wyrzuciłam. Świetnie, Kaśka, po prostu... O, jest tam jakiś jeszcze kawałek, może mi starczy? Nie, bo jest za krótki. Idealnie, troszkę krótszy niż potrzeba, ale dobra, uratowana. Ale to będę musiała przyciąć już, słuchajcie, linijką i nożykiem, bo to jest strasznie wąziutkie i już nie bardzo mi się to uda zrobić. Dobra, muszę to robić na oko w sumie, bo... No, mam nadzieję, że moje oko jest ok. Trochę to na oko robię. Dobra. Nie jest to tak, jak chciałam, bo jest ciut mniejsze od tamtego. W ogóle to chyba jest krzywe. Muszę to zobaczyć. Tak, coś jest nie tak tutaj z tym kawałkiem. Coś tu jest nie tak. Oczywiście, że to jest krzywo. Ale to nam się uda uratować. Czekajcie, tylko ściszę trochę, bo idzie kolejny film, który jest świetny. Więc my tutaj w tle leci. A ja będę chciała to teraz ładnie wyrównać. Czy to równo jest? Myślę, że tak. Ups. Okej, dobra. Teraz jest dobrze. Tu jest troszkę dłuższy to, a tu będzie ciut krótszy, ale nie szkodzi. Nie wygląda najgorzej. Muszę trochę teraz, bo ten klej wyłazi mi, kurde, i brudzi mi te kartki. Ups, paluchy teraz ubrudziłam, świetnie. Troszkę w prawo. Dobra. Chyba jest ok. Chyba jest ok. Dobra, i teraz jak już mamy matę. Mamy matę, a ja oczywiście pierdykłam to na klejce. Mamy matę. Włożymy sobie tą matę tutaj. I teraz musimy pomyśleć, jakby tutaj tą prawą stronę ozdobić. Mamy trochę tego różu, więc mogłabym jednak z tym różem tu poszaleć. Co ja mam tutaj różowego? No nie mam jakoś, kurde, weny na tą tutaj stronę. Ostatnio widzimy, jakoś tak widzicie. Coś bym tutaj dodała. A, tutaj jeszcze chciałam w ogóle czarny napis. Myślałam, żeby był fajny. A tu mam w ogóle napis, słuchajcie, z Zoju. Ten Together. I może ten Together tutaj włożę. Bo dlaczego by nie? Na pewno będzie jakieś zdjęcie together, a jak nie, no to będzie, jakbym nie miała jednak w planie, ale tu będzie coś. Czasem tak jest właśnie, że te... Najgorsze jest to, że nam te napisy czasem, wiecie, narzucają, że tak powiem, co ma być na tym zdjęciu. Więc zobaczymy, a jeszcze zobaczę tylko te napisy, które ja mam z tych kolekcji, bo one też były dość fajne.
I były takie czarnawe, ale czekajcie, czy to wszystko wrzuciłam w jeden worek? Tak. Wszystko wrzuciłam w jeden worek. I teraz tak, gdzie te napisy są? Tu mam jakiś napis, ale ten będzie za duży. Teraz tu mam jakiś napis. Believe. O, ten byłby fajny, ale muszę go przyciąć. Tak, ten będzie fajny, ale muszę go przyciąć, czyli to muszę wyciąć stąd. Ten kwiat mi się tutaj nie zmieści. I teraz, zobaczcie, walniemy go sobie tutaj. Na pianki, tak wyżej. Tak, tu pianki na dół. Ok, mam. Na dół pianki i może je zrobimy, nie, tutaj, dobra, tu są. Czasem nakładam te pianki po prostu tutaj, ale nie chcę ich dać zbyt wysoko. W sumie mogłabym tam to dać, ale dobra, nieważne. Nieważne. Okej. I teraz odklejamy. Pieruńskie karteluszki. Ja tu musiałam jeszcze tą dziewczynę gdzieś komponować. Może tutaj właśnie mi się z prawej uda. Dobra, i teraz sobie tutaj przykładam. I przyciskam. Oczywiście tu zdjęcie mi wejdzie, bo ona tu jest niepodklejona, więc zdjęcie mi tu wejdzie. I napis fajnie urozmaicił nam stronę. I teraz tutaj właśnie zobaczymy te kobitki. No ale nie, ona by mi tutaj nie pasowała absolutnie w ogóle nic, a nic. Może by ją bardziej wyciąć, ale to chyba też nic nie da. O matko, co ja mam z tą kieszenią zrobić? Co ja mam z tą kieszenią zrobić, wy mi powiedzcie. Bo ja na razie nie mam za nią pomysłu. Wiecie, co wymyśliłam? Bo pomyślałam sobie, że ta strona jest naprawdę tak dość bogata. I nic mi tutaj za bardzo nie pasuje. To żeby ona nie była taka za bardzo prosta. Taka, żeby się, wiecie, żeby coś się na niej działo. To ja po prostu wezmę Glossy Accent i nałożę ten Glossy, no tak, ale jak ja teraz nałożę Glossy, to będę musiała czekać, aż to wyschnie, no trudno. Nałożę Glossy na niektóre kwiaty i spowoduję, że one zaczną być takie bardziej błyszczące, bardziej widoczne i wtedy ta strona już nie będzie się wydawała taka, wiecie, pusta. I zobaczymy, jak to się sprawdzi. Więc nałożę tak na poszczególne kwiaty, nie na wszystkie, ale oczywiście na parę. Tak, żeby ta strona była taka błyszcząca. Tutaj. I tutaj na tego dużego też. Już mi się kończy to glossy. Może tu bym znalazła jakieś duże glossy. Bym sobie wzięła. Teraz może tutaj te z brzegu. Spójrzmy do góry. Tu by mi się jeszcze przydał jakiś ten tutaj. Tak staram się porozkładać te kwiaty błyszczące. Zdecydowanie tu, ale który? Chyba ten. Okej, oj. Dobra. Może to wystarczy. Czekam, aż to wyschnie. Zobaczę później, jak będzie zdjęcie jeszcze. Wydaje mi się, że ta strona będzie wystarczająco już zdobna, bo tutaj już nie ma sensu nic kombinować, dokładać i myślę, że będzie ok. Ale teraz muszę poczekać, aż ona trochę wyschnie. I ja jeszcze tutaj na końcu też tam. Tutaj jeszcze nałożymy tej. Tu. I tu.
będzie wyglądało, jakby tak już miał być, w sensie jakby to był tak oryginalny taki papier. Dobra, na razie starczy. Także poczekam, aż to wyschnie. Więc teraz będę sobie robiła prawą stronę. Zaczynamy robić, już uzupełniać prawą stronę. Ajku, muszę sobie tutaj to sprzątać na tym stole, bo te kwiatki wszystkie mi się tu walają. I teraz muszę je tu poodklejać od mojej maty, bo muszę przenieść matę na lewą stronę. Boże, nie matę, tylko album. Więc kwiatki na razie przejdę, a ja będę robiła teraz tą stronę. Teraz tak, czy my już teraz chcemy... O kurde, już walnęłam nóż. Kurna chata. Nie szkodzi. Wiecie, że Glossy Accent działa jak klej, więc po prostu tutaj jak się gdzieś rozmarzę, to już jest tragedia, bo to już klej. Muszę go wziąć jeszcze raz, bo tutaj tego jednego kwiatka rozmazałam. Więc jeszcze to nałożę. Ok, teraz lecimy prawą stronę. Nawet muszę nakleić tutaj na grzbiet pasek, więc muszę sobie odmierzyć ten sam, od tego samego papieru zrobię ten pasek, co będę robiła stronę. I zrobię sobie ją właśnie taką czarną, żeby na to nakleić jakiś fajny napis, tak jakby takie, wiecie, okładka do tego wewnętrznego albumu, nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, ale wiecie, co mi chodzi. I oczywiście znowu nie wiem, gdzie jest mój ołówek. Like always. Gdzie jest mój ołówek? Boże, i włączyłam play, nagrywam i nie mam ołówka. Gosh! Widzieliście go cały czas tutaj, co nie? To jest ten moment, żeby widzicie, a ja go nie widzę. Boże. Dobra, więc tak, tutaj naklejam sobie, odmierzam sobie, no to. No to sobie to wytnę, słuchajcie, żeby faktycznie już tutaj mieć to w głowy. Więc najpierw pasek na grzbiet, żeby ten grzbiet usztywnić. Gdzie on tutaj był? Tutaj ołówek jest taki średnio widoczny, takich czarnych, ale jest ok. Czyli będzie gdzieś tutaj, dobra. Oczywiście tutaj zrobimy też tuszem, bo tu będzie ładnie widać ten tusz, jako że ten boki są. A w ogóle zaczęłam tuszować tym drugim małym, a w zasadzie teraz już wszystko inne tuszuję tym dużym. Bo tamten był troszkę za jasny jednak do niektórych, a z kolei później już... Teraz mogłabym tym drugim, ale dobra. Kleimy sobie najpierw grzbiet, dopóki jeszcze jest nieuzupełniony. O. Dobra, i teraz lecimy z pierwszą stroną. Odmierzamy pierwszą stronę z pionu, bo tak się nie da. Na razie jeszcze on jest taki płaski, bo jest nieuzupełniony, więc mogę go tak położyć. Ale za chwilę już będzie uzupełniony i będzie już inaczej, dobra? Teraz tu. Jak robię takie tutoriale, to się zastanawiam, czy wy chcecie oglądać, jak ja tu kroję, tnę. W zasadzie mogłabym po prostu wszystko już poprzecinać, tylko pokazać, jak przykładam. Ale z kolei, co to byłby za tutorial, jakby się nic innego nie działo, tylko bym mówiła, o, tutaj przykleiłam, tutaj wycięłam. To bez sensu, to równie dobrze mogłabym pokazywać po prostu już zrobiony album, więc widzicie, jak ja tutaj tuszuję. Nic ciekawego się tu nie dzieje, no ale te filmy są bardziej takie do... Chyba do poskrapowania, żeby sobie tam skrapujecie i słuchacie, albo ewentualnie później do tego wrócicie, żeby zobaczyć, podpatrzeć jakiś tam, nie wiem, patent ze strony czy coś. Dobra. Dobra, poprochy. Okej, kleimy. Dobra, więc tak, ta strona jest. I gdzieś tutaj widziałam, chciałam takie... Aha, wyciągnęłam sobie jeszcze jedną kolekcję, bo stwierdziłam, że tych kolekcji, które tutaj mam, tej małej kolekcji jest za mało na taki album. Ona musiałaby być... dwie musiałabym mieć, bo to były 24 sztuki, ale tam jeszcze są te z napisami, to nie bardzo mi pasują. Dlatego wzięłam teraz się, jeszcze będę wspomagać jedną kolekcją, którą wyciągnęłam, taką moją świąteczną, którą mam cały czas od samego początku.
Ona jest taka typowo świąteczna, taka wiecie, w świątecznych kolorach. I wy ją już widzieliście. Ona wygląda tak, o. To jeszcze wyciągnęłam i tą się będę wspomagać troszeczkę. I znalazłam jeszcze cały zestaw dodatków i te dodatki pasują do tych, bo one są z tej samej kolekcji, więc myślę, że mi się tutaj też to przypasuje mi to wszystko. I dziś tutaj miałam, o, właśnie taką kartę. Chciałam, żeby tą kartę tutaj wmontować, bo ona mi się podoba bardzo. Ma też złote te, czerwone pasuje do tamtej pozostałych, więc sobie ją od razu przytnę. Tutaj spróbuję ją wyciąć na razie ręcznie, żeby troszeczkę, i tak ją będę troszeczkę zmniejszać minimalnie, więc tutaj ona nie musi być idealnie wycięta. Ale muszę sobie ją wyciąć z tego dużego arkusza. W ogóle bardzo ładna jest ta kolekcja, ale też miałam mało dodatków i też dlatego musiałam mieszać kolekcję. Dobra, i teraz gdzie ja tu cięłam i tu, więc według tego będę wyrównywać. Muszę sobie tu wyrównać teraz tu z boczku chwilkę. Jest troszkę za mało. Okej, tu wyrównałam, teraz tu. Okej, teraz troszkę co tutaj z prawej też przytnę, żeby one były. Okej. Dobra. O, tak by było tutaj i podoba mi się tu, że no jest taki, tylko kurczę, trochę się obawiam, jeszcze nie wiem co będzie tutaj, ale bo tu będzie zamknięte. O, i chciałabym to dopasować do tego i też do tego. I to może być trudne, bo nie mam już tego więcej. Dam wam jeszcze jeden, który może dam faktycznie na tą stronę. A, tu wy nic nie widzicie, dobra. Ale to mi się podoba. To mi się tu podoba. Teraz tylko, czy my to chcemy na pianki? Czy na płasko? Na płasko będzie bardzo prosto, aczkolwiek... Muszę zobaczyć, czy to chcę podnieść. No. Tak, chcę to podnieść. No i znowu tych kosteczek trylion. Trzeba przyczepić. Jasna cholera. Dobra. Okej, oszczędziłam wam jeszcze przyklejania tutaj tła, bo tu jeszcze przyklejałam to tło kwiatkowe i tutaj też kwiatkowe, bo tutaj będzie i tak to zamknięte. Czekajcie, bo tu jeszcze mam nieprzyklejone te kwiatki. Tutaj będzie zamknięte i stwierdziłam, że chciałabym, żeby to tak właśnie się tutaj komponowało, a tu się otworzy, przynajmniej będzie ciąg dalszy tego papieru. A tutaj nakleję właśnie te kwiatki, które widzicie, bo tu jest, tu w koło już nic nie dam ciekawego, ale te kwiatki bym chciała tu nakleić, żeby właśnie ten, żeby ten obrazek był trochę taki, wiecie, bogatszy, a z drugiej strony, żeby też nie zapaczkać w koło już tego, bo nie ma większego sensu, także pomyślałam sobie, że zrobię właśnie te kwiaty tutaj. Trzy. Nawet się tak kiepsko, znaczy kiepsko, długo dość schnie ten klej. Cztery. I tu będzie piąty kwiatek. O. No i jest ok. Po prostu trochę pimp, jak jest pimp my ride, tutaj trochę tylko ją jakby kartę, wiecie, lekko zmodyfikowałam. Dobra, i tu będzie nasz ten. I teraz mam znowu problem, bo muszę to rozczekać, aż tutaj, w sumie no to już, dobra, nieważne. To poczekam, aż trochę mi przeschnie. I będziemy dalej uzupełniać, to mi przeschnie, bo teraz to bym chciała tutaj, jak zamknę ten album, to chciałabym, żeby to było podobne do tego, więc tu prawdopodobnie zrobię też taki sam papier jak tutaj i też będę chciała jakąś kartę wmontować. Nie wiem, czy jeszcze mam jakieś karty, czy na przykład nie zrobię takiego taga, nie wiem, zobaczę, bo powinna mieć jeszcze jedną tą stronę.
tej kolekcji z takimi dużymi. O, tu mam ojazd, ale to już nic ciekawego takiego nie ma. Ale wiecie, to tu są jeszcze takie duże, wielkie karty i może by coś stąd wyciąć i wmontować. Na przykład sam to, ale to jest za duże. To jest za duże. To tym bardziej jest za duże. A to holy jolly, mogę tego wyciąć. No dobra, teraz myślimy dalej i będziemy ozdabiać. Oj, tutaj. No dobra, to lecimy. To mi się bo już przykleiło. Ozdobię może jeszcze tutaj, jak będę miała pomysł, ozdobię to i... kurde. Pomysł, to jest najgorsze, żeby mieć jakiś pomysł fajny. Ale na początek, żeby mieć pomysł, trzeba znowu zrobić tyło. Tyło zrobić, to więc wróćmy do naszego... Zobaczymy, co nam tu jeszcze zostało do stworzenia. To jest, kurde, za szerokie. Najgorsze, to jest za szerokie. Chyba, że pójdziemy podobnym schematem jak tam. Tutaj był tekst i z prawej było... Może byśmy poszli tym samym schematem, tylko tu mamy jedną rozkładówkę, drugą i trzecią, a tu mieliśmy cztery. No ale na pewno muszę zrobić, słuchajcie, jeszcze takie coś z tymi małymi dwoma poziomymi, o tak jak tutaj. Muszę takie coś jeszcze zrobić, bo wtedy wywołam cztery zdjęcia poziome na 4x6 rozmiarze. Więc tu na pewno będę musiała jeszcze zrobić taką podwójną stronę. No i właśnie myślałam, żeby może faktycznie zrobić teraz tym, ale róż tu mi tak, kurde, średnio pasuje. No ale muszę ten róż komponować, bo tam są róże w tym albumie wcześniej. Dobra, no trudno, zobaczymy. No zróbmy tak jak tam. Zacznijmy tak jak tam i tak samo tu. Tylko to nie jest takie błyszczące. To nie jest aż takie błyszczące, bo tam to było samo w sobie błyszczące. Więc żeby to nie było takie, kurde, blade i nie wiadomo jakie. Dobra, teraz nie będę się zastanawiać, bo tak naprawdę mam jeszcze stickles, ten taki błyszczący. To mogę zawsze tutaj jeszcze nałożyć po prostu ręcznie na ten napis jakieś błyszczące to na przykład. No teraz tylko tutaj, bo reszty nic innego tutaj nie mam. I po prostu zrobić, żeby to świeciło. Albo mogę jeszcze, no nie, no to, bo mogę jeszcze zrobić, mam jeszcze przecież ten, sama zrobić te złote, bo mam ten długopis z Wiara, taki, żeby to złoto zrobić, to może jakieś szlaczki sama porobię w koło. Może powinnam to zrobić teraz, bo potem będzie mi ciężko. Nie, dobra, potem to zrobię. Może zmienię koncepcję. W każdym razie muszę teraz to wyciąć. Więc tak patrzę, ile mi się tutaj zmieści tego napisu i na pewno troszkę bardziej niż tutaj dalej, niż to czerwone trzeba przyciąć. Troszkę dalej niż to czerwone. O, i teraz sobie odmierzymy. Dół też trzeba będzie przyciąć, bo też to będzie za wysoko. O, i teraz sobie odmierzymy całość. No i chyba jeszcze... Zobaczymy. Ciut jeszcze muszę. Nie chcę, żeby się kończyło, kurde, takim czerwonym. Chciałabym, żeby trochę różu jeszcze tutaj było z prawej. Mówię tutaj o tym brzegu. Żeby jednak ramka była raczej różowa, a nie czerwona. Dobra, to zróbmy tak. Odmierzmy tak, jak jest teraz. Dobra. Dobra. Sprzymierzymy i jest ok. Dobra, więc kleimy. No dobra. Kleimy. Tutaj oczywiście będę musiała dobrze potuszować, żeby to ładnie się nam prezentowało. Muszę to wszystko ładnie potuszować. O.
te kwiatki z drugiej strony mi tam konkretnie przeszkadzają. Dobra, teraz spróbujmy to potuszować. Gdzie jest mój ten? Zobaczycie, jakie to będzie różnica, bo jest duża różnica, jak się to potuszuje. O. Dobra. Okej. Później tu będziemy się bawić, żeby to bardziej było złote. A na razie spróbujmy coś dopasować na tą prawą stronę, co znowu nie będzie łatwe. Może, kurde, te paski, no ale te paski... Ten czerwony bez sensu zrobili, że on jest taki... No nie za dobrze to wygląda, moim zdaniem. A co nam tu zostało? Nam tu już nic nie zostało poza tym. No i chyba zrobimy też to. Bo trochę ten róż tam będzie tu pasował od tej lewej strony. No i tak zrobimy. Dobra. Odmierzamy to. Podobnie jak z tamtej strony. Matko, gdzie nam się tu kończy to pierwsze, bo nie widzę, cholera. Tu. Podobnie to będzie wyglądało jak z tamtej strony albumu. No ale muszę tu dopasować papiery. I tutaj to mi ewidentnie ten pasuje. Jedynie. Do tego różu. Więc go tutaj damy. Może pójdziemy na łatwiznę i faktycznie będziemy robić podobnie. Tutaj dopasujemy też ten róż. No zobaczymy. Trochę na łatwiznę, a z drugiej strony to też jest fajne, jak ten album się... no wiecie, jest podobnie skonstruowany, nie? Tylko znowu będę miała za dużo. Chociaż nie. Dobra. Kleimy. Kurde, muszę to potuszować, bo ja nie widzę w ogóle, gdzie tu jest różnica, wiecie, gdzie się kończy jedna strona, zaczyna druga. Kompletnie nie widzę. Ale wtedy chyba tuszowałam tym drugim kolorem, także będę musiała to chyba przetuszować tamto. Muszę to przetuszować, bo ja nie widzę, gdzie ono się kończy. O, teraz lepiej. Dobra, teraz tutaj muszę jeszcze trochę potuszować ten brzeg. No i ten brzeg. No. Dobra. Ojej, ona się ukła. Dobra, to będzie później tuszowane. I teraz co my tu mieliśmy z tej strony? Mieliśmy matę, napis i ten kawałek taki, żeby pasował do tego, czyli coś takiego byśmy musieli wziąć. Może nie coś takiego, tylko po prostu z drugiego. A czy tu jest jakiś pasek, który ja odcięłam może? O, jest. O, właśnie, czyli to musiał być ten pasek. I jakiś znowu napis, ale to nie jest problem, bo napisy jeszcze mamy. A gdzie ja mam te napisy? Dobra, nie, to nie te. Ach. Wiecie co, jakbyście teraz widzieli, co się dzieje tam w tym biurku. Znaczy to nie biurko, to jest stół, po prostu taki... Kuźwa, masakra taka. Dobra, i tak. Mamy napis belief, już robiliśmy. Tam dwa napisy belief? Chyba nie wiedziałam. Napis belief już był. Tu mam jeszcze napis. Gdzie ten napis? O, na przykład ten. No, jest taki wygięty. Jakby wyglądał na górę strony, ale tu mam jeszcze jeden. O! Gdzie on jest? Jeszcze mam tutaj. O! Dobra, to by fajnie pasowało, bo tu jest białe, tu jest dość dużo białego. Nie będę tego tuszowała i to będzie dość fajnie wyglądało. Więc zrobimy tak. I zrobimy to właśnie na takim paseczku. Matko, tam słyszycie hałas z tyłu, to chomik świruje. Już chomikowi dom znaleźliśmy. Ani koleżanka z klasy weźmie nam chomiczka do siebie. Chomiczyce. No, ona się jakoś tam nie zdążyła za bardzo przyzwyczaić, bo powiem wam, że wzięliśmy taką niemaleńkiego chomiczka. Ona była już trochę większa i tak powiem wam szczerze, że ciężko ją było w ogóle. Ciężko ją było, no... przekonać do nas, więc nie jest jakaś taka bardzo do nas przyzwyczajona, więc spokojnie możemy ją przekazać dalej.
jest taka Zosia Samosia. Dobra, tutaj damy tak, może trochę niżej. O. Dobra, i teraz i teraz zrobimy tak, że może gdzieś tu miałam wyciętą taką matę jeszcze jedną, o jest. Bo tu będzie zdjęcie i a to zrobimy takie no wyżej. Więc tutaj potuszujemy i przykleimy matę. Na płaską przykleimy, a ten napis podniesiemy na górę troszkę. Dobra. Dobra. Tu mam kratkę, więc mi łatwiej to przykleić, żeby było prosto. Chyba, że papier źle przykleiłam na dole, to dobra. Mam nadzieję, że nie. O, i teraz weźmiemy sobie to tutaj na piankach 3D. Proszę bardzo, i lecimy. 4. I kleimy ten napis. No teraz jak już będziemy zgapiać, że tak powiem, kompozycyjnie z tamtej strony, z tamtego albumu, to już pójdzie szybciej, o ile się da zrobić to, co chcę zrobić. Muszę zobaczyć, czy te pianki wszystkie są poza... Tak, wszystkie są poza matą, bo tutaj chcemy przecież zdjęcie wsunąć. Więc tak, wszystkie są poza matą. Okej. Czy ja bym chciała tutaj coś jeszcze? Tam był kwiat. Nie, tutaj na razie nic. Dobra. Lecimy dalej. Później z lewej strony... aha, bo tam są kieszenie. No nie, bo tutaj patrzę, wiecie, z lewej tutaj są przecież koperty. To my i tak nie zrobimy tego tak samo. No, możemy zrobić coś podobnego. To ominiemy to, bo i tak mamy mniej stron, to teraz zrobimy sobie kolejną stronę podobną, czyli tu była ta wisząca kieszeń. Wiszącą kieszeń. Czy jestem w stanie zrobić wiszącą jeszcze kieszeń? Jestem w stanie, bo mam jeszcze to samo tutaj, więc mogłabym zrobić ją jeszcze raz. No i tak zrobimy. Wyczyszczę ją sobie z tych pianek. To jest, słuchajcie, po prostu tutaj były do tego przyklejone wszystkie kwiaty. Widzicie, co ja pozbieram, to bo mi się to zacznie kleić do tego wszystkiego po kolei i mnie trafi szlak za chwilę. Dobra, sobie wyradzę do śmietnika. Już chciałabym gdzieś wkomponować tą kobitkę i to musiałabym też trochę tam wcześniej też wkomponować. Żeby to nie było tak, że ona jest tylko wkomponowana z tej strony, a tam z lewej jej nie ma. I tak patrzę, czy ja mogłabym gdzieś tu... Nie wiem, nie mam teraz pomysłu. Dobra, teraz tylko patrzę, tu jest jakieś brudne. Chyba jest klej, więc jestem w stanie to wyczyścić. I tu będę potrzebowała szywacza i 3 takich samych ćwieków. Czy ja jeszcze mam 3 takie same ćwieki? Albo 2. 2. Mam 2 szare. 2 szare, na końcu nawet damy już dużego kwiata. Czyli tak, to bym musiała podwójnie zrobić tak jak wtedy, żeby to się dobrze trzymało. Gdzie tu jest trochę kleju w środku i on ten klej jest troszkę brudny. O kurde, muszę to zrobić prosto. Nie, muszę to wyczyścić. Gdzieś tu miałam chyba gumkę do mazania. Że zrobimy teraz tak, ten już mam użyty, nie chcę go znowu drugi raz, znaczy mogłabym, nawet mogłabym zrobić dokładnie te same 2 strony, co były tam w tamtej stronie, ale to bez sensu jest, więc pomyślałam, że tutaj zrobię to ten, gdzie jest tą, tam jest tylko mata i taki tak przyczepiony ćwiekiem taki napis i tak to zrobimy właśnie tutaj, tylko po prostu inna kolorystyka będzie, więc odmierzam sobie z tego papieru i za chwilę zobaczycie, jakie będą dodatki. Znaczy jeszcze nie wiem, ale już mi coś tam w głowie powoli się rodzi pomysł.
na dodatki do tej strony, tylko kurde, to dobrze nie widzę tego jak to. Dobra, to by było tak. Tutaj będzie oczywiście potuszowane i tutaj będzie, gdzie mam ten, o Boże, te moje, o, to. Ten będzie fajnie pasował do tego koloru tutaj. A jakiego taga przypniemy, to zaraz się tutaj jeszcze raz 56 wyciągnę te rzeczy stąd. To musi być też coś wąskiego, jakiś wąski napis. Dobra, wybrałam tu kilka, znaczy kilka, trzy w sumie, które by ewentualnie pasowały. I ten ćwiek, i tu będziemy przyklejać, i mój Filip się ciągle budzi znowu. Ok, kolejny odcinek, bo wczoraj już się do końca nie dało, więc co? Więc potuszowałam sobie ten kawałek, przyklejam go. Aha, ale przecież tutaj już mam ozdobione, więc muszę w takim razie, zanim go przykleję, to na niego przykleić, przypiąć, do niego przypiąć ćwieka, bo z drugiej strony już mi wyjdzie, wiecie, na stronę zrobioną. Także ćwieka przyczepię i ten i taga przyczepię już do samej tej kartki. I teraz czekajcie, gdzieś tu miałam kartkę z nie mam chyba kartki. To znaczy w sensie matę na zdjęcie, którą muszę tu przykleić. Nie mam jej tutaj, więc szybko sobie ją wytnę. Tak jak wczoraj na stół zostawiłam, tak leży, więc teraz tylko muszę znaleźć matę, żeby ją przyciąć. Czyli znowu 4 z groszem na 3 z groszem. Muszę w końcu te zdjęcia wywołać. I będziemy teraz przyczepiać któryś z tych tagów. Pewnie by mi się już teraz przydało też wiedzieć, co będzie z prawej strony, żeby wiedzieć, jaki to będzie kolor. To też już mogę przykleić. Ale najpierw lekko potuszuję znowu. Gdzie jest moje to, żeby nie tu? Dobra. Filipek teraz śpi. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę pośpię, chociaż już się wierci, no bo ja włączyłam nagrywanie, więc przecież to oczywiste, że zaraz się obudzi. To by było dziwne, gdybym mogła popracować, a już śpi trochę, więc... Dobra, przyklejamy tutaj zdjęcie, które tu będzie. I teraz wybieramy, który... Ja wezmę chyba tą skarpetę. Bo mimo wszystko będzie mi łatwiej ze skarpetą dobrać jakiś kolor na prawą stronę, bo jednak jak tu wezmę jakiś brąz, to byłoby gorzej. Chociaż mogłabym ten zieleń w sumie, ale jakoś ten czerwony mi lepiej tu poleży. Teraz gdzieś w tym moim burdlu muszę znaleźć... o jest, wow, nawet mi się udało. Aha, Filip się budzi, ale może się tylko przyciśnie przez... Czyli to jakby skończyło się moje skrapowanie, które się dopiero zaczęło. Świetnie. Dobra, ona będzie tak, ale ona będzie ruchoma, więc spokojnie. A tu jest mój... Oj, trochę za blisko chyba go... Chociaż nie, bo przecież tu jeszcze jest maleńka rameczka, więc okej. Okay. Muszę teraz tylko trochę ten bałwanka obkręcić. Teraz biorę swój super sprzęt, który uwielbiam ostatnio. To jest zdecydowanie must have. Ja teraz tutaj nie robiłam żadnych ulubieńców, bo nie mam tutaj wszystkich rzeczy. Ale zdecydowanie ten przyrząd, który sobie sprawiłam tu już w Stanach na miejscu, to jest must have mój. Czyli to do odginania nóżek. Jak głupio to nie zabrzmi. To do odginania nóżek jest ten przyrząd Ujara i naprawdę jest świetny. Ja go uwielbiam. Od kiedy go mam, oczywiście go uwielbiam. Ok, przyczepiamy nasz kartę. O.
I lecimy teraz z prawą stroną, czyli z tą kieszonką, o której pamiętacie. Mówiłam przed chwilą, czyli z tym. Wzięłam w sumie inny, jeszcze jeden kawałek, bo tamtego coś nie mogłam wyczyścić za bardzo. Ale jeszcze mam tam w zapasie jeden. I teraz z czego my zrobimy tutaj? Tu bym chciała właśnie coś podobne do tej skarpety, czyli coś z czerwienią. I... Kurde, Boże, jakbyście widzieli, co się teraz dzieje na tym moim biurku. Ja pieprzę. Jakaś masakra. I teraz nie wiem, gdzie mam tą kolekcję. Holender. Bo mam właśnie tą. I jeszcze mam tą drugą cienką. O, jest. O, jest, jest. Może stąd by się coś jeszcze udało kombinować. O, na przykład to. To by było aż zbyt idealnie, ale... Done my work. Teraz zobaczmy jeszcze dalej, czy coś innego by było bardziej pasowało. To też by było fajne, ale cała taka to ciężki taki kolor. Ten też byłby fajny. Dobra. Spróbujmy to. Kurczę, bateria mi pada. Mam dwa te. Będę potrzebowała jeszcze na kieszonkę. Sprawdzę tylko, czy mam te dwa. O. No i to jest mały problem, dlatego że... dobra, sobie taką płytką tą kieszeń. Zrobię płytką kieszeń. Kurde, znowu nie widzę strony. Muszę ją potuszować. Bo znowu jej nie widzę. Zlewa mi się z pozostałymi na dole. Nie widzę, gdzie ona się kończy, a następna zaczyna. O, teraz jest lepiej. Dobra, więc teraz robimy tu. No, będę miała taki pasek na tą kieszeń. Powinno mi wystarczyć. Dobra. Troszkę jeszcze wężką, ciutkę. Dobra. O, lecimy teraz z tym. Takie albumy nie są proste, słuchajcie, bo jednak trzeba sobie za każdym razem coś kombinować, jak się robi. Takie, wiecie, albumy, że tak powiem, te klasyczne, tak, gdzie macie po prostu zwykły prostokąt, strony, to tam sobie tylko dokładacie klapki i tak dalej, chodzicie piątkę papierem. Tutaj już trzeba się trochę więcej bawić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Oho, synek mój wstał. Chyba leci do łazienki. Cześć, kochany. Do łazienki idziesz? No to idź, idź. On jest jeszcze taki dziwny, nie wiem, co z nim jest, naprawdę. Dzisiaj pójdę kupić jeszcze lek jeden i mu podam dzisiaj jeszcze lek, bo nie podoba mi się. Śpi. Znaczy fakt, że dzisiaj wstaliśmy wcześniej. On nie musiał, ale musiałam zawieźć Dawida i Hanie, więc po prostu musiał, bo musiał ze mną jechać, ale nie podoba mi się on. Nie podoba mi się jego po prostu. Wiecie, widzę, że coś jest nie tak. Widzę, że nie jest zdrowy. Czekajcie. Trzy i kawałek to jest? Czy to nie jest trzy i kawałek? Dobra, będzie trzy i kawałek. Więc muszę dzisiaj jeszcze jakiś lek mu kupić, taki przeciwzapalny, bo już temperatury tam nie ma, ale jakiś wczoraj miał 37, to nawet nie jest podgorączkowy, ale to też nie jest 6,6, więc... No nie, dziwny jest. Ja widzę po nim, że on nie jest taki... Nie jest zdrowy, o tak powiem. Przykleję sobie najpierw tą matę, żebym też wiedziała, jak później nakładać tą
tą kieszę wiszącą. Ło, choroba. Okej. Okej. Chyba troszkę za wysoko. Czy sobie w tamtym drugim. Jak to mniej więcej wyszło? No tak, gdzieś tu musi być. Wytrzemy klej. Ten papier jest tutaj akurat bardzo sztywny, taki gruby, fajny, 250 ten. I on fajnie się po prostu wyciera, się nie ściera się, więc klej można spokojnie wytrzeć. Teraz ćwieki. Może się pokuszę o... No nie, muszą być jakieś dwa małe ćwieki, nie mogą być inne. Tam robiłam, słuchajcie, trzy ćwieki i pomiędzy nimi były dwa kwiatki. Ja tu nie mam dwóch takich samych ćwieków, więc muszę zrobić dwa i jedną ozdobę, chociaż wolałabym... Oj, muszę tutaj przyciąć ten, muszę tutaj przyciąć tą. Jest, wchodzi mi na zdjęcie. O. I teraz się zastanawiam. Może by to zrobić... Może by to zrobić z takim wiszącym tagiem. A nie, no bo to będą tagi w kieszeni. Dobra, no nic. Wyciągam te ćwieki, co się powtarzają na pewno. Chyba tak zrobię. Zrobię trzy ćwieki. Po prostu będą trzy kolory. Z brzegu będą dwa szare. W środku będzie ćwiek... czerwony, nie, zielony i dodam wtedy jakieś ozdoby na górze. No Jezu, wyłaźniesz stąd. Boże, jak się to klinował w tej choince, jeny. Dobra, mam cię. To jest jeden. Tu jest drugi. Wyjść. O, dobra. I weźmiemy zielony też jeszcze jeden. Dobra, i teraz tak, ja tam nie przyklejałam chyba tego na klej, bo to się i tak nie chciało kleić, więc tego też teraz nie kleję, tylko po prostu przedziurkujemy. Tu jest pierwsze, żeby też stronę za bardzo nie pognieść, bo już trochę pogniotłam. Szary. Pierwszy będzie szary. Szary. Teraz tutaj damy... Ups. Drugi szary. O. Drugi szary. Oj. Dobra. Teraz sobie je tutaj rozłożymy. Okej. Jeden. Drugi. I teraz będzie trzeci w środku. No. I trzeci. Uj! To będzie strasznie czerwone na tej stronie. Jeszcze jak dam czerwone kwiatki. Czy ja mam jakieś inne kwiatki? Złote mam chyba, ale tylko duże. Muszę sobie go tak obrócić troszkę, żeby mogła później to nakleić jakąś matę, znaczy tło. Dobra, mam te trzy. Te są fajne, te, ale kurde, będzie dość duży i dość gruby. Tu się nie nadaje na taki album, bo on jest naprawdę gruby. Chociaż... Nie, no i za grubaśny jest.
brzydki kalerz, muszę mu zaraz zrobić inhalację, biedny, jeszcze dostał zapach krtań. Oj matko kochana, jak się załatwił mi ten mój dzieciaczek. Dobra, teraz zrobimy... Filipek, wszystko ok? Okej, okay. Nie, no tak. Będą troszkę za duże. Może jednak mogłam zrobić tak. I chyba tak zrobię, mimo tego, że mam tutaj tego ćwieka. To go trochę przykryję, albo go okleję. Albo go wyjmę. Bo całkiem nieźle to wygląda. Ale najpierw przykleję sobie... w sumie to przyszyję, bo to się nie chce, które kleicie, to będę musiała przyszyć to zszywaczem, bo nie wiem, czy pamiętacie, się nie chce trzymać tego czegoś, nie wiem, co to jest folia, czy co to jest. Nie chce się tego trzymać, więc muszę to przyszyć zszywaczem. Więc tak zrobię, ale na początek sobie tylko przykleję, żeby mi się to tylko w miejscu trzymało. Tylko sobie delikatnie nałożę kleju. Żeby to zaraz przyszyć. Troszkę w lewo. O. Gdzie jest mój zszywacz? Dawid mi go wczoraj zakosił. Znaczy to jest jego w sumie. O, jest. Mam nadzieję, że mi nie wykorzystał wszystkich zszywek. Damy tutaj jedną. O. Tu damy drugą. Okay, trzecią i czwartą i na dole musimy dać dwie, co by nam maciorki, maciory, czyli maty, duże maty, czyli maciory, jakby ktoś nie wiedział. Oh no, 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 no. Oczywiście, no nie ma szywek, to jest normalne, co nie, bo ja po prostu nie mogę mieć wszystkiego. Dobra, to potem sobie wyszyję. O matko, dobra, idę mu zrobić inhalację. Udało mi się znaleźć szywki. Zastanawiam się, czy tego tutaj nie przyczepić w jakiś sposób. Wybaczcie mi kaszel Filipa, ale no niestety załatwił się znowu. Ale już mu robię inhalację, mam nadzieję, że będzie ok. A gdzie jest mój czerwony? Może bym chyba... Misiek, co ty robisz tam? O Boże Święty. Tak, to by mi się podobało nawet, wiecie? Takie kwieciste kieszeń. Może jednak to przegięłam? Może być tylko tutaj jeden? O, a tu był jakiś napis, dobra. Kolejny dzień, kolejna próba. Już minęło trochę czasu, Filipek już się lepiej czuje, więc możemy kontynuować. Chociaż dzieci nie śpią, jest dopiero 19, więc generalnie może by to mi przeszkadzać, ale mam nadzieję, że nie. Tu jest ta ostatnia strona, którą zrobiliśmy, czyli ta kieszonka. Ja tylko tam włożyłam parę tagów. Aha, i tutaj bym chciała jej nakleić... Nie wiem, czy masz takiego małego kwiatka, bo chciałabym mi nakleić kwiatka w ten kapelusz. W ogóle to robię sobie dzisiaj porządek na stole i ściągnęłam sobie też moje rzeczy i właśnie moje kwiatki, które już miałam podpakowywane. Cześć maluszku. Mój syn tutaj przyłoży się przytulić. No jestem. I zaraz zobaczymy, czy uda mi się kleić ten kwiatek na ten kapelusz, bo w sumie myślałam o kietce, żeby na kietce, ale nie bardzo wiadomo, nie bardzo wiem gdzie. Nie, jest troszkę za duży. Szkoda, że nie mam dziurkacza, bym taki malutki, taki tutaj bym jej przypięła do kapelusza, ale on jest za duży niestety. Będę musiała wymyślić co innego. Dobra, potuszowałam sobie tą laskę, potuszowałam sobie to. Tutaj tylko dołożyłam trójwymiarowe napisy, zobaczcie, bo to było takie smętne i nudne. A stwierdziłam, że tak mi się do niczego nie przyda ten drugi ten.
Tutaj myślałam, żeby dać coś na, w tej dziurkę, jakąś wstążkę, ale wiecie co, tak bez sensu to jest, bo to jest takie trójkątne, to niedobrze wygląda, więc zrezygnowałam. Może tutaj, nie, tu raczej nic nie dam. Tu raczej nic nie dam. Tu jeszcze myślałam, żeby te prezenty gdzieś wkleić, ale już teraz jak mam to już mi się nie tam. Dobra, tu będę robiła teraz jakąś stronę. Muszę użyć jeszcze dwóch takich zdjęć w poziomie, w sensie, żeby były tak wkomponowane w poziomie. Nie wiem, czy one tutaj nie będą czasem, bo tu nam zostały tylko te dwie części. Jeżeli chodzi o moje papiery, to w zasadzie z tej kolekcji dziwacznej to już nie mam żadnych papierów. Tylko zostały mi te tagi, no i chciałabym też te tagi jakoś wykorzystać i tą dziewczynę tutaj i tego eggnoga. No i teraz się zastanawiam, jak to wkomponować, czy to zrobić po prostu w formie, miało nie być kieszeni, ale to są ewidentnie tagi, maty, wypadałoby tutaj jakieś zdjęcie wkomponować właściwie. Patrz, jaki to jest w ogóle rozmiar tego czegoś, żaden nie jest rozmiar. I teraz się zastanawiam, czy nie zrobić z tego jakichś właśnie mat. A, no i chciałabym jeszcze wkomponować teraz, słuchajcie, ten coś z tego zestawu, co mi się bardzo podoba, ten zestaw. I teraz nie wiem, czy to są naklejki, nie, to są normalne chipboardy, czyli dobrze, bo nie trzeba ich tego w żaden sposób podklejać znowu papierem. Podoba mi się ten tutaj renifer, ta głowa renifera. Czy gdzieś tu nie miałam czegoś takiego renifera? Gdzieś tutaj? Nie. Nie było. No i oczywiście mam jeszcze kwiatów. Także najpierw sobie znajdę jakieś tło. Tu mam jeszcze parę takich fajnych tagów, no ale tego nie muszę wkomponowywać, bo to jest po prostu inna kolekcja. Ale co by z tego tutaj zrobić, wiecie, no muszę tak pomyśleć właśnie, co by z tego zrobić, z tych dodatków. Powiem wam, że mam właśnie teraz brak weny i zaraz mnie trafi szlak, bo nie mam pomysłu na kolejną stronę. Znaczy mam pomysł na stronę niby, ale właśnie nie mam. I kombinuję jakąś kieszeń i zaraz oszaleję. Musiałam nagrywać i dupa. Nie mogę nagrać nic, bo nie wiem, co chcę zrobić. Po prostu ta kolekcja jest mega ciężka i w ogóle te... Co to kuźwa jest? Co to jest w ogóle? Dobra, może mi się uda wreszcie coś zrobić, bo myślę sobie tak, że to potraktuję po prostu faktycznie jako tagi, no bo kurde, nie mam na to pomysłu. Nie chcę zrobić jakichś nie wiadomo jakich rozkładanek, jakiś taki, wiecie, zrobić prosty album do przeglądania i niekoniecznie do nie wiadomo czego. Tutaj będę robiła teraz kieszeń i tą kieszeń chciała zrobić, słuchajcie, nie cierpię tego, co to w ogóle jest, to jest klej, ale to w ogóle się nie klei. Teraz jak to zostawię tak, to się teoretycznie nie klei, ale jak to przykleję, znaczy jak już to położę, to będzie mi się do tego kleiło po jakimś czasie, więc muszę to kurde obsypać jakąś mąką albo czymś. Myślałam, żeby zrobić taką kieszeń, tak tutaj zrobić tak. To nie może za bardzo wystawać, bo nie może w ogóle wystawać, więc to by było tutaj. Tutaj bym zrobiła tak, o. W sensie, wiecie, to będzie podniesione, w sensie, że to będzie, po to się będzie wsuwało, nie? Po to się będzie wsuwało tagi. Ale mi chodzi o to, żeby fajnie zrobić z tego jakąś, to by było chyba już kurde za dużo. Nie wiem, czy czegoś takiego, to już trochę jest za dużo. Więc będę musiała coś innego tutaj dołożyć. Nie chcę tego kleić na... Kurde, jeszcze mi nie za telewizor, nie mogę ściszyć pilotem. Co się kurde dzieje w tym domu? Kieszeń, ale żeby ta kieszeń... Kurde, no mówię wam, że mam po prostu taki zastój. Mam teraz czas na to, żeby porobić trochę, ale kurde, jestem po prostu... w nosie. Dobra. Zaraz to sobie czymś obsypię. Jak mam taki klej jak to właśnie biorę jakąś tam mąkę i tak mąką, wiecie, robię, żeby ta mąka się przyczepiła i się to już więcej nie będzie kleiło. Ale wiecie co? Czekajcie, bo właśnie teraz uderzył mnie ten kolor. I on by mi tu pasował do tego mojego połączenia. Może jeszcze uratuję moją wenę dzisiejszą. Podobały mi się te kawałki drewna. Podoba mi się ta choinka.
Podoba mi się ten kwiat, ale znowu on jest za bardzo wystający. Denerwuje mnie też to, bo wszystko mnie denerwuje dzisiaj chyba. Takie szybciej, nie musi być z boku, może być tak, ale nie no, chcę, żeby była tutaj. Dobra, może będzie mi łatwiej, jak już jakieś tło położę, posadzę. Takie tło nie, muszę być bardziej jakieś gładkie. Z tamtych już powiem Wam kolekcji niewiele jest w stanie wycisnąć. W sensie z tamtej, co z niej głównie robię. Więc teraz szukam jakiejś kolekcji, jakichś dodatków z innych kolekcji. To czarne tło mi się podoba nawet. Nie jest, mimo tego, że jest takie ciapowate, to nie jest zbyt, nie bije po oczach za bardzo. Tutaj tak się rozglądam jeszcze za innymi, mam takie zielone, ale jak znowu dam całe zielone, to się zgubi, to nie. Po prostu chyba sobie dam to, a czekajcie, jeszcze zobaczę, co tu jeszcze jest. Ja nie lubię pasków, wiecie? Nie jestem fanką takich pasków. Po prostu mi to po oczach za bardzo daje i jakoś tak nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Szare już było. Co my tu jeszcze mamy? To tu już w ogóle bolągały. To, oh wow. Dobra, wezmę ten czarny, bo on jest taki dość przystonowany. Mimo tego, że są takie te gwiazdki, to... Matko, co się tam dzieje w tej telewizji? Boże. Może jednak to nie jest dobry pomysł. Dobra, zobaczę, co tu jeszcze mam. No, nie. Jaki gładki, to nie lubię za bardzo, wiecie? Takich mega gładkich, jednokolorowych. Chyba, że sama to tło zrobię, ale to nie jest moje tło. Co ja tu jeszcze mam? No to nie, no bo to jest... próbuję jeszcze znaleźć... Zobaczymy z tego dużej kolekcji, co tu jeszcze mam. Tu mam jeszcze, widzicie, tylko mi to zostało i ten paskudne paski, które mi się nie podobają. Więc spójrzmy, czy tutaj jest jakieś ładne, gładkie tło. Idę, przyciszę ten telewizor. Dobra, wybieram papiery i powiem Wam, że po prostu jedna wielka... Już mi się ciśnie na język po prostu. Ciśnie mi się po prostu na język. Normalnie tak mi się ciśnie, że aż strach. Tutaj widzicie, nakładam sobie tutaj wszędzie. I wiecie co? Tutaj jest taka jedna zielona strona. Ta. I chyba powiem Wam, że ją wezmę, bo... narożnik, on będzie trochę złotawy. Tam wszędzie to złoto przewija. Tak się strasznie ten nie zlewa za bardzo z tą choinką nawet. Nawet się tak bardzo nie zlewa. No nie, chyba aż takiego złotego to nie będę układać. Chociaż może taki aż złoty. Więc tak patrzę, czy taki całkiem złoty wyciąć ten krawężnik. Narożnik? Nie. Aż takiego to nie. Ale z tego narożnika zrobię. Mam nadzieję, że coś z tego dogodnego wyjdzie, bo jak nie, to się wścieknę po prostu jak szlak. Teraz nie wiem, czy tego trochę nie zmniejszyć. Czekajcie, trochę za to ręcznie odetnę. Zaraz będę się zastanawiała, czy tego nie zmniejszyć, tego narożnika. I tego nie zrobić bardziej tak tutaj ten, czy tą kratę, tak dużo tej kraty zostawić. Tutaj, czy nie zmniejszyć tego, wiecie, się zastanawiam. No i teraz nie wiem właśnie i w sumie to i tak to się wszystko zgubi. Nie, muszę odciąć tutaj bliżej. Dobra, aby muszę przyciąć. Najwięcej widzę to syfu, to mi to robią te papiery, bo tego tutaj tyle jest, tych papierzysk, że po prostu to mi najbardziej syf tu robi, bo najwięcej mi miejsca te papiery zajmują. Muszę Wam na chwilę was tutaj bez Was to przyciąć. Oh no. Muszę to na wysokość spróbować zrobić tutaj. Jakby tego za bardzo nie przyciąć, żeby to było równe. Dobra, teraz. Teraz przycinam sobie jeszcze. Po prostu narożnik zmniejszam. Wiecie, zmniejszam ten margines tego tej zieleni. O. Żeby tutaj jednak to było bardziej tak o.
Teraz sobie zaznaczymy ołówkiem. Okej, ołówek mam. Malutka rameczka, dosłownie mini. Tutaj ołóweczek. Ten ołówek to jest tak niewidoczny na tym, że aż... Nie wiem, jak ja zrobię ten narożnik. No tak mam, niby mam wizję w głowie, znaczy nie mam wizji, no po prostu chcę zrobić z tego taką, wiecie, kieszeń z dodatków, że tak powiem, zrobić taką kompozycję na kieszeń. No w ogóle nie widzę tego gówna. Chcę zrobić tą kompozycję na kieszeń, ale Holender... No nie mam weny, no nie mam weny. Mam czas, nie mam weny, ja tego nie cierpię. Jakbym chciała coś zrobić i mam jakiś pomysł, to nigdy nie mam czasu. Czemu tak zawsze jest, no? Świat jest jakiś złośliwy. Dobra, to przykleję najpierw. Muszę się pozbyć tego tła i tych tutaj, tych, bo nie mogę się może przez to skupić, że nie widzę tego tła. Ojej, znowu nie... Bombka mi tutaj wyszła, widzicie? Ale ten klej jest o tyle fajny, że on się zastyga. I zaraz jak się go oderwie, zastygnie tego, a później ładnie wszystko leci od razu. Także jest ok. Ok, przykleję to. Tutaj muszę nałożyć kleju dość sporo w koło tego, żeby mi się tutaj to przykryło. Tutaj mam dość puchate z lewej z tyłu, mam dość puchate, wiecie, wykończenie przez ten kwiat. I tu wszystko jest w powietrzu, dlatego ciężko mi się to ozdabia teraz. Ciężko mi się ozdabia tą stronę, bo z drugiej strony jest tak napompowane przez ten kwiat. Dlatego przyciskam. Ojej, muszę trochę zjechać tutaj do Was niżej. A ten klej właśnie jest taki... Nie łapie tak szybciutko jak Magik, ale troszkę temperatury mu damy. Tu się szybciej... Czepi. Dobra, muszę potuszować teraz trochę te brzegi, bo nie może przecież być takie jasne. Przykleiło mi się czy nie? Dobra. Dobra, okej. Okay. Kurczę, tutaj jeszcze muszę trochę pobrudzić. Dobra. No i teraz kombinujemy z tym, z tą kieszenią. Z tą kieszenią kombinujemy. Dobra, idę wezmę trochę mączki. Zobaczcie, normalnie nakładam trochę mąki i tą mąkę tak jakby wprasowuję w to. I już, to już się nie klei. Tak robię z każdym, który chcę użyć. On już jest niklejący. Wsadzam normalnie do mąki. Rozsmarowuję ją. I już. Dobra, na razie sobie te trzy zrobiłam. Ja to finalnie przykleję, ale chcę tutaj, wiecie, żeby było miejsce do włożenia mat, co nie? Może to tak zrobię. Może tutaj zrobię tak. Troszkę się zlewa to, ale wiecie co, jakoś tak, nie wiem, no nie przeszkadza mi to za bardzo. Kurde, przeszkadza mi, nie podoba mi się ta kompozycja. Wolałam, żeby ona była jakaś trójwymiarowa, w sensie to, żeby była jakoś trójwymiarowe. O kurde. No po prostu tragedia. Tragedia, jak ja tak mi nic nie idzie. Coś wiem, coś bym zrobiła, ale jakoś nie idzie. O, może coś takiego. Te mąki. Chodzi o to, że po prostu, żeby nie było za bardzo... Mam mąkę na paluchach. Żeby to nie było za bardzo do góry, bo mi będą te maty wyłazić, no. Podobają mi się te kawałki drewna. Mega mi się to podoba. Kurde. Tak? No nie. No nie, po prostu nie. Gdyby to było tutaj.
To by mogło, nie wiecie co, czekajcie. Tu bym jeszcze coś jeszcze tu potrzebuje. Jakieś coś jeszcze potrzebuje. Gdzie ja mam te elementy do wycięcia? Znaczy, gdzie ja mam te elementy? Poczekajcie, może coś jeszcze wykombinuję. Tę gwiazdkę jeszcze miałam, ale ta gwiazdka mi nie pasuje. Co tu jest sobie takiego? Widzę, bardzo nic takiego już nie ma. Fresh Trees, fajny napis, tu by się przydał. Taki napis, Fresh Trees. Może by to jakoś tak zrobić. Może to zrobimy tutaj na... Dobra, wiecie co? Ja muszę zrobić inaczej. Ja po prostu tak, to muszę przykleić. No. Nie wiem. Spróbuj. Zaraz. Dziecko mnie pyta, czy umiem... Kurde, czy umiem tak. A tak wiesz, nie jest tak. Nie, mnie bolą. Nie. A ja umiem. Tą ręką umiem. Widzisz? Tą ręką jakoś tak mi lepiej idzie. O. A ja właśnie tam nie umiem. Dobra, poszłamy stąd. Ja umiem to. Dobra. Teraz tak, to przykleiłam. Teraz tak, to bym zrobiła troszkę wyżej. Czyli przykleję tutaj. A tutaj dam kostkę 3D. Po prostu muszę to zacząć kleić i coś z tego wymodzić, bo inaczej to z tego wyjdzie jedna wielka kupa, nic więcej. Już nie mogę się, moja wena się po prostu musi obudzić. O matko, to jest tak. No i wystarczy jedna pianka, tylko chodzi tylko o to, żeby to nie wisiało w powietrzu. I to zrobimy tak. O. To już jest przyklejone tak jak trzeba, dobra. Teraz biorę to i przykleję do tego, a tutaj na 3D. Tu jeszcze jedną sklejmy. I tu nałożymy kleju, bo tu będzie ta choina duża. O. Dobra, i teraz tutaj ją kleimy. Tutaj kleimy do drewnianka, tu kleimy do... pianek 3D. Lubię robić takie, wiecie, kompozycje, ale nie chcę tego za bardzo robić, takiego za bardzo odstającego, bo... O, i tu mam już teraz problem, bo tutaj mam już piankę. Czy to nie jest problem? Tylko tu muszę dać podwójne pianki i nie muszę dawać tutaj mąki, bo i tak to będę kleić, więc tutaj będzie to przyklejone, ale tutaj na tym muszę dać podwójne pianki, bo muszę dać tą wysokość i jeszcze, żeby to było wyżej troszkę, o grubość tego drewienka, więc patrzę tutaj i robię tutaj dwie, czyli kleję jedną do drugiej. Jakbym miała tu kilka wysokości pianek, bo wiecie, normalnie są, jak kupujecie czasem, na przykład ja w Lemonie kupuję, no to masz wysokości, możecie sobie wybrać. Dobra, i teraz tak, to się doklei do tego i to doklei do tego. Dobra, coś wymodziłam. Dokładnie wymodziłam, bo inaczej się tego nie da nazwać. Tu mam teraz kieszeń piękną, w którą wsadzę to. Wsadzę tego eggnoga, bo mi się ona po prostu podoba. Ta karta mi się po prostu podoba. I tu bym jeszcze chciała... Chciałabym, żeby tu było coś takiego, wiecie, błyszczącego jeszcze tutaj. Może po prostu tutaj. O, tak. Tu mi się podoba. Dobra. Kupiłam sobie dzisiaj, słuchajcie, kawę. Kawę o smaku kremu brûlée. I bardzo mi ona smakuje. I tak mi tu pachnie z lewej strony. Że szok. O, dobra. Dobra. Na razie zostawimy. Czy coś jeszcze chcemy? To jeszcze jakiś długi, ten by się tak przydał. Długi tag. Ale nie wiem, czy takiego długiego taga tu gdzieś... Ojej! Wybaczcie. Nie wiem, czy gdzieś jakiegoś długiego taga mam.
ale chyba nie mam. Mam tylko te panienki stojące, ale na razie nie chcę tej panienek już dawać. Dobra, na razie nie. Wsadziłam te. I ten najważniejszy moment to chowam właściwie do tej kieszeni, powinna być tutaj, to powinno być w kieszeni. No tak, to będzie lepiej wyglądało chyba. Dobra. Nie jest to jakoś za bardzo puszyste, także spokojnie mi się zamyka. Z prawej strony muszę wkomponować dwie maty, które tu gdzieś tu leżą. To będą dwie poziome maty. I też potrzebuję teraz tylko tła. I wiecie co? Teraz może polecę tutaj, bo one i tak będą, tego tła będzie bardzo mało widać, bo ono będzie zasłonięte wszystkimi innymi rzeczami. Ale nie, nie podoba mi się. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Co by tutaj dołożyć? Jakby to dołożyć? Tu by się, to już mi brakuje papieru, bo by mi się przydały teraz papiery z tej kolekcji, z tą kratą na przykład, no ale nie ma. Chciałabym mieć dwie kolekcje, a nie mam dwóch kolekcji. A tutaj z prawego, tutaj też nie za bardzo mam. Tak próbuję zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. To nie, to nie. Tą laseczkę chciałam wykroić gdzie indziej. Tu bym fajnie jej coś na kieckę przykleiła. Nie no, absolutnie nie. Na ścisłość. Wiecie co? Tutaj by mi fajnie pasował, nie na ścisłość, tylko na co ja chciałam powiedzieć? Kurde, nawet nie mam się wysłowić. Myślałam, żeby zrobić tutaj, tu by było też fajnie położyć jakiś kolor, nawet ten sam, kurde, ale już bardziej błyszczący. Może by zrobić taki mały eksperyment i zrobić tutaj to. Ale kurde, przez ten złote to mi się wydaje w ogóle zupełnie odcień tego zielonego. To jest ten sam papier, zobaczcie. Ale ten odcień zupełnie jest inny tutaj na tych brzegach. Jakiś taki jaśniejszy mi się wydaje. O Boże, wiecie co? Ten album nie przychodzi mi tak łatwo, jak mi się wydawało. Kurde, może jednak zaryzykuję i zrobię to tło takie. A potem będę je po prostu ozdabiać. Żeby... Nie no, nie podoba mi się to, jak nie wiem. Mama, mało cię pobawić, bo nie bawi się. Synu, bo ja tutaj tworzę, rozumiesz? Mam taką burzę mózgu. Burza mózgu po prostu. Nie bawiliśmy. No dużo tych pianek tutaj dałam. Mogłam jedną dać piankę. Dzisiaj się nie bawiliśmy. No wiem, że się jeszcze nie bawiliśmy, no. Słuchajcie, jednak przeglądałam wszystkie papiery i jednak ten będzie tutaj. Postaram się go jakoś dopasować do tej lewej strony. Nie wiem, na ile to mi wyjdzie, ale się postaramy jakoś. Tutaj muszę wkleić ten papier dokładnie na ten pod spodem. Mam po prostu... Wiecie, co mam pod spodem? Pod spodem mam przyklejony, to jest jakby ten moment, gdzie mam doklejony album do okładki i muszę idealnie odciąć tak, jak jest ten papier tutaj, ten pod spodem, bo tutaj jest taka margines. Będę miała trochę za duży tutaj margines, troszkę za duży, ale go potem pocinujemy, to się zgubi. Naprawdę, tu mam tyle tych papierów, że tu mi nie mam po prostu miejsca. O Jezu, za paznokcia złamię! Wcisnęłam paznokcie jakąś szparę. Tej mojej tej. Gdzie mam ten tutaj? Dobra, wycinam ostatnie tło. Czy no nie ostatnie, bo jeszcze muszę odrobić okładkę. Szy boję. Szy po prostu boję. Okładkę ozdabiać. Co mi z tego wyjdzie ciekawego. Tutaj zrobimy tuszem, ale i tak muszę potuszować. Synek, nie biegaj mi tutaj! Boże, te mieszkania są tu tragiczne po prostu. Ja pierdzielę. Każde tąpnięcie czuć.
przyklejamy. Przyklejamy i będziemy kombinować, tak jak cały czas, bo inaczej się tego nie da zrobić. Ta kolekcja jest... Kolekcje w ogóle tu w Stanach naprawdę są ciężkie, bo dodatki... nie wiem, może ja się przyzwyczaiłam do tego, co się w Polsce dzieje. Że w Polsce mamy, wiecie, bardziej takie kompozycyjne rzeczy, robimy dużo takich... Mamy dużo warstw i tak dalej, a tutaj to nie, tutaj po prostu te kolekcje są takie, wiecie, prawie same tła. Dlatego ja zawsze szalałam za kolekcjami typu Graphic 45 albo Prima, bo one są takie dość bogate po prostu i tam jakoś ten papier inspirujący jest jakoś bardziej, a tutaj to takie są, wiecie, same tła i weź to człowieku wymyśl. Pamiętacie, że mają być dwa poziome, muszą być dwa poziome, bo będę miała zdjęcia poziome, których po prostu tutaj w tym albumie mi brakuje miejsc na poziome zdjęcia. Więc będą one... O kurde, teraz znalazłam jeszcze fajniejsze tło. Czekajcie. Nie, ale wiecie co, nie chcę, bo ten album ogólnie jest, zobaczcie, on jest dość jasny. Ja tu nie mogę nawet zrobić takiej rozkładówki ciemnej, bo to nie będzie ładnie wyglądało. Muszę wrócić, że tak powiem, do korzenia. Muszę wrócić do bazy tego albumu, do jakby wiecie. A tutaj ewidentnie bym jakąś kieszeń dała tu z boku, ze względu na to, że tak, tu bym sobie fajnie tą kieszeń dała jakąś taką właśnie tym podobnym złotym. Może nawet tutaj bym zrobiła tą kieszeń taką właśnie złotą. Tu bym miała trochę... Właśnie nie jestem pewna, co ja teraz chcę zrobić znowu. Bożesz ty mój. Bo w sumie te zdjęcia mogłabym też po prostu w poziomie dać i dać po prostu większe w poziomie w kieszeni, ale mówiłam, że tu nie będzie kieszeni, bo nie chciałam tu za bardzo kieszeni w tym albumie, ale tu mam same piony, kurde, fuck. Tutaj będzie przykład, nieważne. Mam jeden pion, tu mam pion, tutaj mam pion. Tutaj mogę z jakiś poziom ewentualnie małe zdjęcia włożyć, na przykład te. Więc tutaj muszę zrobić kieszonkę, bo muszę mieć jakieś poziome zdjęcia. I one pewnie... Będzie mi trudno zrobić też chronologicznie. Więc wiecie, to jest właśnie to, że lepiej, naprawdę lepiej robić albumy do zdjęć, jak macie już zdjęcia wywołane i wtedy jest dużo łatwiej, bo teraz sobie udupię się po prostu pionowymi zdjęciami, pionowymi matami i będę miała problem, żeby to potem uzupełnić jakimiś zdjęciami i pewnie będzie tak, że te moje zdjęcia będą niechronologiczne, bo akurat poziomy będę miała z innego dnia i pionowe z innego, no ale trudno, nie będę się tym jakoś więcej przejmować. I teraz tutaj jak zrobię kieszonkę, to może uda mi się wkomponować jeszcze coś z tych moich samki. Tu też nie ma za bardzo poziomych, żadnych pionowych, nie poziomych, tylko pionowych ozdób. Chyba, że tylko takie jakieś te są. Ale dobra, najpierw sobie tą kieszeń, więc tą kieszeń zrobię z, też z kremowego papieru, który gdzieś tutaj miałam, bo przecież wycinałam... chyba się napiję kawy. Dobra. Bierzemy kremowy papier. Doklejamy tutaj do samej, muszę tutaj porządnie to dokleić. Czy mogę to dokleić do tego, ale chodzi o to, żeby ono było trochę dalej, żeby nie miała tego marginesu tutaj, bo on mnie denerwuje, jest za duży i to mnie stresuje ten margines po prostu. Nie chcę go tutaj takiego dużego, więc muszę tak wymierzyć, żeby to było dość wąskie, ale właśnie, żeby mi tutaj zmniejszyło ten margines. Nie wiem, czy nie zbyt wąską zrobiłam tą kieszeń. Nie, dobrze jest. Teraz już mam wizję teraz na tej kieszeni, żeby nakleić naklejkę na środku. Nie wiem, czy moja wizja w głowie pokryje się z tym, co tutaj mi wyjdzie. Dość wąziutka jest ta kieszonka, przyznam. Ale też nie chcę jej zrobić za ciemnej, więc jak ona będzie wąziutka, to będzie mi łatwiej zrobić taką delikatny. Znowu muszę wyciąć chyba ręcznie tu sobie trochę. O kurde! Ja pierdykam. Jakie ja robię dzisiaj błędy głupie. Naprawdę robię takie głupie błędy i macham przed tym ekranem, tym papierem. Boże. Dobra. Zmniejszamy rameczkę i muszę teraz przyłożyć tutaj do tych linii. Może jeszcze mniejszą, może gdzieś taką.
Okej, tutaj też zmniejszam. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, tu. Okej. I teraz wycinamy tu. Tu w ogóle nie będzie widać tego łówka i ja pierdziu. Ja pierdziu, ja faktycznie mówię teraz ja pierdziu, cały czas. No. Już powoli kończę. Okej. Coś o futbolu i basketbolu, ale nie pytajcie mnie, co on powiedział. A i coś o święce papy. Nie wiem, chyba nie gra w futbol, tylko basketbol, czy co? Dobra, kleimy to. Fifi, nie biegaj! Kleimy to. Jest wąskie, więc żeby mi ten klej nie wylazł. Kleimy tu. Już trochę ubrudziłam. No kurde, nie mogę tego przykleić, cholerstwa. Już, synu. Mama, przytulę. Już się tulę. Czekaj, synek. Dobra, zaraz to muszę porządnie teraz wytuszować, bo coś nie mogło się tu przykleić. Dobra, przytuliłam. Teraz czuję, żeby zgubić ten marginesik i kleimy kieszonkę. I znowu będę kombinować, co na tą kieszonkę się nakleić. Tutaj muszę nałożyć klej na to, żeby mi się to tu przykleiło. Dobra, a tutaj na ten niedużo. No, tylko już myślałam, że znowu źle to podkleję. Że w złą stronę. Dobra, klej tu wylas, trzeba wytrzeć. Tutaj też trzeba wytrzeć. Dobra, widzicie, trochę zgubiłam ten ramek, tą ramkę. Ten ramek. Tą ramkę zgubiłam. Podoba mi się, że tu się ładnie będzie wszystko ładnie komponować, ale jeden jest ból, bo ona jest coś taka, tutaj różnica jest taka dość mocna, więc trzeba trochę znowu to zgubić i może bym nakleiła na przykład. Nie. Może coś w tym stylu. Kurde bele, no nie mogę tego odczepić. O, może coś w tym stylu. Takiego dziurą. Też nie. Ojku, teraz może to jakoś w kombinacie to było. Jakoś tak? Nie. No tu? Tu? Nie. Ja z tego nie znajdę. Pierdziu. Dobra, kij z tym. Dobra. Może jednak mam jeszcze gdzieś taką gwiazdę. A gdzieś jeszcze miałam gwiazdę tą dużą. Tylko mi ją Filip przyklejał do ściany i co on z nią zrobił? Gdzie on ją odstawił? On jej nie zabrał mi czasem stąd? Może tak, że położą ją, zabrał stąd. Może już jej tu dawno nie mam. Po prostu kwiatami tu obszczymy też. Pojechał. To nie. Dobra, wiecie co? Biorę jeszcze jedną kompozycję z kwiatem, która mi tu została. Czyli to. To jest też zielony. I spróbuję to dać tutaj, ale muszę oderwać zdecydowanie ten metal, który tutaj jest, bo mi tutaj przeszkadza, więc
Muszę tę całą kompozycję na czynniki pierwsze rozbroić. Po prostu jeszcze raz ją poskładać po swojemu, bo ten metalowe tutaj to mi przeszkadza. Zdecydowanie daje za dużo trójwymiaru i ja go nie chcę tutaj. Kwiata mam. Teraz trzeba oderwać resztę od tego metalu. Okej. Okay. No i teraz jest git. Git majonez, nawet troszkę tutaj zjadę boczkiem, o, żeby to było tutaj. I teraz... Patrzę, czy to zrobić tak pod kątem. Chyba tak zrobię. Zrobię pod kątem. I to po prostu przetnę. I zrobię z tego... Łok mi poszło. I zrobię to po prostu tak, wiecie. Podkleję to tak, żeby to wystawało tutaj na dole. Muszę to już nakleić od razu. O, to będzie tu. Będzie tu. A to będzie w tą stronę. Taki narożnik chcę po prostu z tego zrobić. Wiecie, o co chodzi? O, bardziej w tą stronę. Teraz jak to się tu przyklei, to teraz przykleić to tutaj. O, nie wiem, czy tak się zastanawiam, czy czasami tutaj nie powinnam tego zrobić na klej na gorąco, żeby się to dobrze przyczepiło. Ale dobra, przytrzymam to tak. I powinno być ok. Dobra. Trochę kleju też wylazło. Zaraz sobie tego kleju podniosę. Znaczy, zaraz sobie te listki podnoszę, bo tak tu przyczepiam z tym wszystko, tak strasznie przyciskam, ale tutaj te listki są takie odstające i ten filtrek jest taki ładny, trójwymiarowy. O. Dobra. Dobra, i teraz tak, tutaj będą duże nawet zdjęcia, 3x4 mi się chyba powinny zmieścić. Przytnę i zobaczymy. Przycięłam sobie 3x4 i zobaczcie, o Jezu, będę musiała bardzo uważać na te listki. Te listki mogą mi się tutaj urywać. Nie mogę ich przykleić, bo jak je przykleję, to z kolei, wiecie, co się stanie. Chyba, że tu utnę. Tak. Nie będę ryzykować, bo one mi się prędzej czy później urwą. Utnę je tutaj. O, i będzie tylko jeden listek w dół. Będzie ok. Ojej, uprałam klejem. Dobra, więc tu będą dwie maty na poziomy zdjęcia. Ok. A, już. Poszujemy wszystko, też to poszujemy. Ja wycinam tak 3 z groszem na 4 z groszem, więc jak wywołam, to teoretycznie powinno być taka maleńka rameczka brązowa właśnie, tuszowana. Będzie jedno zdjęcie. I tu będzie drugie zdjęcie. I jeszcze bym włożyła jakiegoś taga do... W sumie ten by mi tu pasował. A tutaj bym coś innego jeszcze włożyła. Kwiat mi się teraz tu walają. Nie no, ja nie mogę mieć porządku. Myślałam, że mi się uda mieć porządek, bo pochowałam sobie wszystko w jakieś tam pudełeczka, stryczka i burdel mam jak zwykle. Jakieś inne tagi tutaj, ale tagów mam po prostu w chorenę, więc tutaj nie będę się akurat z tym... Nie, niebieskiego już nie będziemy dodawali koloru, bo to już w ogóle będzie jazda. No, możemy zrobić coś takiego. Te mi się podobają, ale śmiesznie to... W sumie tak powinno być, ale fajnie by było, jakby one miały te na górze, bo byłyby tak ładnie widoczne. Jak ja tak chowam tego taga, to akurat ta czerwona kompozycja jest, się kompletnie gubi. To już nie wygląda tak super fajnie. Give joy. Ok.
comfort and joy. Co to jest? Christmas... Aha, Christmas pyjamas. Nie pamiętam, jakie mam zdjęcie w piżamach. Chyba poziome. Mi się wydaje, że mam poziome zdjęcie w piżamach. Ten no picking, gdzie chciałam jeszcze wrzucić, bo jest takie fajne zdjęcie Filipa z choinką. Pod choinką siedzi i właśnie to no picking by tak fajnie pasowało. Ale tutaj mi się nigdzie nie da rady. A z drugiej strony tak przeglądam szybko. Nie ma też miejsca na no picking. Czy tam teoretycznie? Teoretycznie tutaj. Nie. Dobra, okej. Dobra, mamy tu. To mi się jeszcze nie podoba, ta strona jest taka łysa trochę. To jest właśnie to, że czasem jest tak, że strona jest jedna strona, zobaczcie, tutaj jest taka sama strona z tej strony, ale tu jakoś fajnie się komponuje, tu fajnie wygląda. Tu mi się jakoś tak łyso wydaje. Łysawo mi się wydaje. I nie mam tutaj też na to za bardzo żadnego pomysłu większego, ale może zdjęcie będzie, to będzie już lepiej. To bez zdjęcia to jest tak łyse. Tutaj mamy tagi, tutaj będzie zdjęcie. Tutaj też jest spoko. Jakiś wyższy tag by mi się przydał. Aha, poczekajcie, wyższe tagi przecież też mam. Bo to nawet tagi powinny ładnie wyglądać, ale teraz grzebię, bo tutaj miałam z tymi tagami. O, właśnie. Wytniemy sobie te dwa tagi i zobaczymy, czy któryś z nich by tu fajnie wyglądał. Ja tych tagów from tu to trochę nie kumam. Znaczy, no, ja wiem, o co chodzi, ale... To śmiesznie wygląda w albumie. Dobra, to wycinijmy sobie to i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało w naszej kieszeni. Dobra, wycięłam te dwa. Teraz sprawdzamy, co tu się zlewa. No to tu fajnie wygląda, a to możemy na ścisłość włożyć jeszcze tutaj. Między maty jakoś. Dobra, okej, okay. To mamy, tutaj będzie zdjęcie, to będzie ładniejsze, tutaj też jest zdjęcie, będzie ten, tutaj by sobie podniosło, żeby było tutaj trójwymiaru. Dobra, słuchajcie, zostało nam tylko w sumie okładka i środek, czyli tutaj musimy zrobić ten środek, tutaj to i okładka, pamiętając, żeby tu była, no fajny grubasek idzie, pamiętając, żeby tu jeszcze wmontować, co? Tą wstążkę. Tak to wygląda, moi mili. Dobra, słuchajcie, ostatni odcinek z resztą będzie na ostatnim odcinku. Ostatni odcinek zresztą będzie w ostatnim odcinku. W trzeciej części naszego tutoriala będziemy ozdabiać okładkę i ten środek tutaj ten środek. Więc dzisiaj się z Wami znowu żegnam. Tutaj muszę szybko coś wkleić, bo będzie mi ciężko później. Także dzisiaj zrobiliśmy tą część i troszeczkę chyba tego tutaj kończyliśmy, już nawet nie pamiętam, kiedy zaczęłam. Także bardzo mi było miło kolejny raz gościć u Was w domu, czy gdzie Wy tam nie skrapujecie. Żegnam się z Wami, będę teraz montować i drugą część mamy z głowy skończoną. I już teraz zapraszam na trzecią część i będziemy album kończyć. Także dziękuję Wam, to była męka. Brak weny po prostu mi doskwierał, ale mam nadzieję, że to dlatego, że po prostu są tutaj jeszcze dzieci, wszystko się w połowie dzieje i wiecie, ciężko się skupić myśli, także zostawiam Was z tym obrazkiem. Żegnam się, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!